Cześć, witam was ponownie w grze Batman Arkham City. Przypominam, że właśnie, może zaczniemy od takiego podsumowania tego, co działo się w ostatnim odcinku. Otóż dorwaliśmy się w końcu do Hugo Strange'a, który teoretycznie kierował całym protokołem 10. Protokół 10 został wprowadzony w życie i oznaczał on rakietowy ostrzał całego Gotham. Where are you, Batman? No właśnie, zaraz dojdziemy do tego, dlaczego Batman mnie woła. W tej wieży, która płonie tuż przed nami, pokonaliśmy Hugo Strange'a, który został zdetonowany w tej wieży przez protokół 11, czyli chyba samego siebie. A ja razem z Ra's al Ghulem wypadłem przez okno. Raz nabił się na swój własny miecz, wisi tam teraz na płocie, nie wiem czy mogę wam zrobić zooma, mogę zrobić zooma. No właśnie, nabity na własny miecz, zawisł na bramie. I tak, on nie będzie już dla nas pewnie problemem. To on stał za poczynaniami Hugo Strange'a, a teraz naszym problemem jest Joker, który ma szansę stać się nieśmiertelny, więc musimy ruszyć mu na spotkanie. You want me to off this annoying woman, right? I mean, she does go on with it with all that I am the great blah blah mystical mumbo jumbo. I'll tell you what, I'll do it, but you owe me, okay? Widzę tutaj bardzo dużo laserów, celowników laserowych, co oznacza, że pewnie będziemy mieli pewne problemy z przedostaniem się przez to miejsce. A już tutaj blisko jest cel naszej wyprawy, więc naprawdę musimy się nim zająć. Ale tak w ogóle zwróćcie uwagę, że chyba jesteśmy teraz w miejscu, w którym Batman zaczynał grę, w którym to Bruce Wayne dostał swój strój Batmana. Ciekawe. Ciekawe, czy oni te kapsuły kiedyś usuwają. Mniejsza z tym. Wygląda na to, że rozsądnie będzie zająć się najpierw tym panem, potem tamtym panem, a potem całą resztą. Zlećmy więc może na dół. This is the big opening night, Batman! What's keeping you? Get your cute little ass to the movie theater! Now! Musimy go chyba obejść. Z tyłu. O tak. Teoretycznie moglibyśmy też przeskoczyć o tam. I zabić też, znaczy, nie zabić, tylko ogłuszyć tego pana. Oczywiście przecież Batman nie jest mordercą, on tutaj nikogo nie ma na celu zabijać. Zleć w górę, Baciu. Teraz pytanie, czy my dostaniemy się tam bez problemów. No nie, nie aż tak, nie aż tak, nie aż tak. Zleć na dół, ja cię proszę. Teraz po cichaczu dostań się tutaj. Teraz dobrze by było zgarnąć tamtego pana. To może okazać się troszkę trudniejsze, bo troszkę się muszę nachodzić. Okej, całkiem spoko. O, uciekaj gdziekolwiek. Niestety mnie tam przyuważyli. Kopnięcie w locie, pierdu. Jest ich tam trochę. Może byśmy polecieli. Nie, musimy wrócić do tego, co robiliśmy przed chwilą. Czyli do zabicia tego kolesia. I've laid on all this entertainment at the movie theater, and you can't even be bothered turning up! Okej, teraz będziemy musieli zgarnąć tamtego typa, który mierzy teraz w lewo. Nie wiem czemu mierzy w lewo. Chyba mnie zobaczył, ale chyba nie. Cichy knockout, wszystko bardzo ładnie się udało. Teraz zejdziemy tego pana. Teraz tamtego chyba na dachu. Tak mi się wydaje, że będzie najwygodniej dla wszystkich, to znaczy dla mnie. Hello, Batman.
You can hear me, right? It's just, you don't seem to be coming to the movie theater, and I'd hate for you to read the spoilers on the internet again. Okej, teraz ty. I tam zostało mi już chyba tylko dwóch kolesi, którzy pewnie bardzo chcą mnie przyjąć. I zaraz będziemy razem z Jokerem. W miejscu, na którym tak bardzo mu zależy. To jest chyba kino, jeśli ja dobrze rozumiem. Da się tam skoczyć wyżej, czy nie za bardzo? Ja rozumiem, że koleś mierzy teraz sobie przez celowniczek, ale jest ślepcym, jeśli nie zauważy, że tutaj jestem. Okej. Okay. Wow, jest jeszcze jeden koleś, który pewnie mnie widzi. Nie wiem, czy jest sens po niego wracać, bo teoretycznie jesteśmy już przy wejściu, ale nie wiem, czy przypadkiem się nie okaże, że później będziemy musieli jeszcze tędy uciekać, więc na wszelki wypadek wróćmy po niego i pozostawmy tą okolicę czystą. No właśnie. No właśnie, zresztą to da mi teraz punkty doświadczenia, które standardowo są dla mnie bardzo istotne. Ale zmułka, przepraszam was bardzo, ale tak niestety ta gra się zachowuje w momencie loadingów oraz w momencie zapisywania. Where are you, Batman? No już nadchodzę, czekaj na mnie. Puśćcie. Okej. Okay. Wejdźmy zatem do kina i zobaczmy, co przygotował dla nas Joker. Moje podejrzenia są takie, że jest już to końcówka gry. Czy okażą się słuszne? Zobaczymy. Hurry up and take your seat, Batman. The show's about to begin. Let's just talk about this. Now you want to talk. Too late, Batman. Give me the cure! But you've already got the cure. Talia, no! Serio, tyle czy... Nie, Jokera! Nie! No come on, z kim ja się teraz będę ścigał? You didn't need to. Why? You would never do it. You left me no choice. There's always a choice. Wybaczcie mi te przycięcia. I had to save you. Harley Quinn stole it for him. I took it back. Nie zdziwię się, jeśli Batman mu je poda. Surprise! Mała retrospekcja. Jay, you look perfect. Ring, ring. So how do you keep a secret from the world's greatest detective? Well, do you know? You stick it right in front of him, right under his long, pointy nose. And wait. Joker wants you to think he's sick. Then wait. Gotcha. You fell for the old fake Joker gang, Batman. Talia! Ha ha ha. I'm sorry, beloved. I didn't know. Jasne, że nie wiedziałaś, tempo, Spiro. Encore! More! Bravo! Czyli Joker był przez cały czas chory. It was never you. Not always. Well, sometimes. Ale zwroty fajne. Podobaczcie mi się. I know I'd want to know just what the hell is going on if I were you. Let's just say, at times like these, it's important to keep up
appearances. But first, if you would be so kind, hand over my jaw. The fuck? Ladies and gentlemen, for one night only, standing in for yours truly, oh, yeah. I'm doing a damn fine job of it. I give you Clayface? Clayface! No, oczywiście, siema, Miśku. You weren't even supposed to be in here, Carmen. Why sign up with Joker? The role of a lifetime! God. Clayface z zajebistą postacią, jedną z moich ulubionych w Batmanie. Co zrobiliśmy? Coś... What the... Skacz, Basiu, skacz. Czekajcie, ja muszę rozkminić, o co biega. No czemu ten mroźny atak nie działa? Fuck, ile ma ataków dziwnych. Dobra, to nie wiem, czy to będzie trudne, czy to nie będzie trudne. Dobra. Fuck, prawda. Nie uda nam się za pierwszym razem, a to dlatego, że dużo kombinowałem, jakie on ma ataki, jak można mu uciekać. Fuck, na 3 komba mi się zabrał. Dobra, koniec. Nie się z tym. I tak standardowo użyłem tej rundki po to, żeby... I will become you, Batman! Oczywiście użyłem tej rundki, żeby nauczyć się ataków Clayface'a. Nie było specjalnie sensu pojedynkować się z nim przy pierwszym podejściu, bo na pierwszy rzut oka widać, że to jest boss, którego się trzeba nauczyć. Aj! I skacz jeszcze raz. Dobrze. Zmieni się w kulę, trzeba uciec, tak? No fuck, jak mi zmiażdżył, jak mi się to udało. Jest spoko. Nie wiem, w co on wcześniej uderzył, że udało mu się... Udało mu się go... Okej, kula. Znowu wybuch, pięknie. Zaraz nasz kolega zginie. I co? Rozwaga. Chwyć miecz. Wyciągamy miecz. Raża z kleja. Niż kleja, dobrze. Oddać mu łeb, albo coś. Nie, znowu. Co on robi? You're supposed to be killing Batman, remember? Fucking shit. God damn it. Dobrze, tu skoki tyle potrafią zmienić. No fuck, prosto mnie zmiażdżył.
Nie wybuchniesz? Nic nie zrobisz? Ław! Zginie drugi raz jak nic. No, prosto mu się nadział na młot. Jak tego młotu uniknąć? To jest trudne. Dobra. Napierdalaj. No kurwa, jasne. God damn it. Trzeci raz polecimy bossa, trudno. It was the performance of a lifetime. No dobrze, trzeci raz ci się nie uda. Mam nadzieję. Jest jeszcze sposób taki, że kiedy on nawala we mnie pięścią, to jemu nad głową się świeci ten taki niebieski znaczek. Być może ja wtedy jestem w stanie go skontrować autentycznie. Oj, chyba jednak nie. Słabo. Dobra, nawalaj, 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 nawalaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, wow, udało mi się przed motem uciec. Wybuchniesz, wybuchniesz. Dobrze. Nawalaj gnoja, nawalaj gnoja, nawalaj, 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 nawalaj. Pięknie, zaraz będzie po nim, zaraz będzie po nim. Leć do niego, leć do niego. Don't just stand around! No, chwyć, spacja. Pociachaliśmy gnoja, pięknie. Idealnie. You're making me late for my spa treatment. I mean, it's not like you've got a girl to save anymore, is it? No, klej jest pociechany, teraz ciebie pojedziemy. Oh, I'm sorry. Too soon? Would a change of scenery help ease the pain? Większego przycisku mieć nie mogłeś, nie? To jest jakiś kompleks, to musi być kompleks. Uciekaj, F. Nie sam się nadziejesz na ten miecz teraz, co? Z kim przyjdzie nam tu walczyć? Bo to jest komnata Raja. To jest jego łaźnia, prawda? Znowu klej, bez jaj. Fajnie się jeździ tych jego pionasów, ale przyjemne. Jest i sam klej. Jeszcze mu się życia narobiło. Dobrze, teraz znowu musimy zjechać tego kreaturki. Co jest bardzo przyjemne i proste. W momencie kiedy... Piątka. God fucking damn it. Trochę spieprzyłem, ale to nic. Zaraz będzie dobrze, zaraz będzie dobrze. Rzucaj go, rzucaj go, rzucaj go, rzucaj, 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 rzucaj. Dobra, chyba trochę za bardzo panikuję. Spoko, zaraz będzie okej, okay. Zaraz będzie okej. Okay. Powinniśmy go pojechać za pierwszym razem, mam takie podejrzenie i wrażenie. Rzuciłem go? Będzie okej? Okay? Będzie okej? Okay? Będzie ginął? Lej go po mordzie, biegnij na niego. Nie, nie zrobił tego. Nie zrobił tego.
O, fuck, to było bardzo ryzykowne. Ale minimalnie. Prawie przegraliśmy ten bój. Fajne to było, podobało mi się. A, wyciął z niego lekarstwo i sam je spożył, do połowy. Czy aby na pewno chcesz połowę zaoszczędzić dla Jokera? Joker chce wejść... do machiny... do machiny, jakiej używał Rush. Clay stanie się nieśmiertelny? Nie, nie, ta gra rżnie mnie w głowę. Co tu się dzieje? Tu jest zwrotów akcji niesamowitych. Tak, nadal masz lekarstwo, jest spoko. We all know you'll save me. Every decision you've ever made ends with death and misery. People die. I stop you. You'll just break out and do it again. Think of it as a running Ała! No i sam jesteś sobie w tym momencie winien. Sam jesteś sobie winien. Zlizuj z podłogi szkło. Dokładnie. Szkło do mordy. Bardzo sprytnie. Ja całkiem tak. Even after everything you've done, I would have saved you. That actually is pretty funny. Umarł z uśmiechem na twarzy. Typowy Joker. Ale co się w ogóle dzieje w uniwersum Batmana? Umarł Strange. Maszyna tego Rahala, Rajala, jak on tam miał, została zniszczona. Clay najprawdopodobniej też chyba tego nie przeżyje, albo stanie się nieśmiertelny. Jedno z dwóch. Joker nie żyje, raczej nie ma szansy na przywrócenie go. O co chodzi? Ja wiem, że przeciwników w uniwersum Batmana jest dużo, ale po co zabijać tych? Nie wiem, czym kierowali się twórcy, ale ja mam pewne obawy w tym momencie. In there. Batman, what happened? Shit happened. Wow, wiecie co, ja wiedziałem, że zbliżamy się powoli do końca, ale nie spodziewałem się, że będzie to już koniec gry. Okej, co mogę powiedzieć, lecą napisy końcowe, więc w moich seriach jest taka reguła, że zawsze jest to dla mnie czas do pogadania sobie troszeczkę na temat tego, jak mi się grało, jak grę widzę, co chciałbym powiedzieć, za co chciałbym przeprosić, za co chciałbym was skarżyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc skoro lecą już napisy końcowe, mogę jeszcze raz przypomnieć, że dla mnie Batman Arkham City był grą 2011 roku. To już wspominałem ostatnio w Failcaście, kiedy to robiliśmy właśnie podsumowanie 2011. Zastanawiałem się i naprawdę nie było dla mnie w 2011 roku gry lepszej od Batman Arkham City. Gra pod wieloma względami rewelacyjna. Być może mogłaby być troszkę dłuższa, ale biorąc pod uwagę, ile było w niej zwrotów akcji, ile tam się autentycznie działo, ile było najróżniejszych motywów w postaci, ile tego wszystkiego się przewijało. Wow, naprawdę duża, bardzo duża dawka.
Gra została znacznie ulepszona w porównaniu do części poprzedniej, czyli do Arkham Asylum. Doszło sporo fajnych rzeczy, w ogóle motyw z kobietą kotem, z używaniem kobiety kota jest przegenialny i rewelacyjny. Mam nadzieję, że zostaną jeszcze wydane jakieś dodatki, dodatki. Chciałbym zobaczyć pełną grę właśnie typu Batman Arkham City, tylko że w pełni kontrolowaną przez kobietę kota. Na pewno byłaby rewelacyjna i podejrzewam, że mogłaby być nawet lepszą niż Batman. Mam serio takie wrażenie. To ciekawe. Wiem, że pojawiły się dodatki do gry, w których można używać Nightwinga i Robina, zdaje się. Zainteresuję się nimi, jeśli okażą się godne uwagi, warte zainteresowania, to również postaram się wam je zaprezentować. Jeśli nie, to może, nie wiem, opiszę je w jakiejś notce na blogu albo czymś podobnym. W każdym razie sam fakt... Posłuchajmy. Only you can make this world seem right. Piękne. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Only you can make this change in me, for it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Only you can make this change in me, for it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Wow, niezła psychodela usłyszeć takiego klasyka w wykonaniu Jokera. Jeszcze dostać takie nagranie po jego śmierci, pośmiertnie, masakra. Ale to w ogóle jest chyba trend teraz artystów popowych, żeby nagrać jakiś utwór, a potem umrzeć. Powiedzą, że jak się umiera, to się nagle zaczyna zarabiać i się zyskuje popularność. Rocksteady, Bad Babies. To jest śmieszne, to jest taki nowy trend w ogóle w kredytach do gier, że dzieci twórców gier, które narodziły się w trakcie procesu produkcji gry, zostają uwzględnione w kredytach. Jest to mega fajne moim zdaniem. Nie zwracałem na to uwagi specjalnie wcześniej. Tak widzę to od kilku miesięcy, od pół roku faktycznie w grach pojawia się coś takiego i uważam, że jest to bardzo, bardzo fajny i przyjemny motyw. Nie wiem, ile jeszcze nam zostało tych kredytów do obejrzenia. Ile jeszcze będziemy tutaj nazwisk musieli zobaczyć. I nie wiem, czy pojawią się jeszcze jakieś ukryte message od Jokera, tudzież od kogokolwiek innego. Czas pokaże. Wracając może jeszcze do samej gry. Czy mogę jeszcze coś powiedzieć ciekawego? Tak, system walki został naprawdę niesamowicie naprawiony. W Arkham Asylum czasami potrafił mnie zirytować, bo czasami Batman nie uderzał przeciwników, których ja miałem w zamiarze uderzyć. Było to troszkę
irytujące. Tutaj naprawdę działało niesamowicie świetnie i nawet po raz kolejny Kobietom Kotem zdaje mi się, że działało to jeszcze lepiej. Miał Batman zdecydowanie więcej gadżetów w tej części gry. Żałuję, że nie wykorzystywałem wszystkich zbyt często. Starałem się raczej klasycznie uderzać pięści, przeskoków i innych takich pierdółek, ale praktycznie każdego gadżetu dało się użyć również w walce. Tak. O, właśnie, ciekawym motywem jest ta walka końcowa, która troszeczkę chyba jednak mnie rozczarowała, bo właśnie spodziewałem się, że w walce końcowej przyjdzie przyjdzie taki must, że muszę koniec końców użyć wszystkich gadżetów w odpowiedni sposób, wykorzystać je w taki sposób właśnie, żeby pokonać bossa głównego. Otóż nie. Otóż wcale tak nie było, bo na Kleja wystarczyło skakanie i uderzanie bombą, tą taką zamrażającą, czyli cały czas tapowanie klawisza 5. Dziwne, troszkę chyba zbyt proste jak na walkę końcową. Oczywiście nie mówię, że nie było fajnie, ale było zbyt łatwo, bo tych ataków było pięści, machnięcia, młot, rozrzuty, turlanie i naskok. 6 chyba różnych ataków i nic ponadto. Zbyt łatwo można się było tego nauczyć i zbyt łatwo można było tego bossa rozgryźć. Nawet ta akcja na dole, kiedy on wyrzucał tych swoich klej ludzików, których rozwalało się na jednego hita każdego, no coś to było nie tak. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, coś nam się przycięło w tle. Ach, mój antywirus pomyślał sobie, że warto w tym momencie przeskanować dysk, przykro mi bardzo. No ale widzę, że wszystko ruszyło. No więc tak, ten motyw walki finałowej nie był zbyt fajny i sam w ogóle pomysł wrzucenia Clayface'a na sam koniuszek gry do gry też nie był do końca fajny. Fajnie by było, żeby ten Clayface jednak przeplatał się od czasu do czasu. O, kolejny duży minus, jak dla mnie oczywiście, to nie jest taki minus sam gry, tylko po prostu po raz kolejny moje oczekiwania nie zostały do końca spełnione, ponieważ nie było Scarecrowa, nie było Stracha na wróble, czyli kolesia, który po prostu budował największy klimat w Arkham Asylum. Szkoda, że nie pojawił się w Arkham City. Mam nadzieję, że pojawią się jakieś DLC, bo ta gra myślę, że będzie otwarta na DLC, skoro pojawiły się postacie Nightwinga i Robina. I mam właśnie jeszcze nadzieję, że pojawi się z racji tego Scarecrow. Scarecrow jest przegenialny, jest moim chyba ulubionym villanem w uniwersum Batmana. No i cóż, lecą mi kolejne nazwiska, ja powoli zastanawiam się, czy jeszcze gadam z sensem, czy to już mogę sobie spokojnie odpuścić to gadanie, pozwolić wam obejrzeć napisy do końca i rzucić jakimś słodkim pa na koniec, kiedy wrócimy już do menu głównego. Sam nie wiem. Najprawdopodobniej odblokuję teraz kolejny zestaw misji, które mogę robić sobie w międzyczasie. Ja tych misji wam nie będę pokazywał. Zawsze w moich seriach było tak, że skupiałem się na wątku głównym, a specjali raczej starałem się nie robić. Nie wiem, być może na własną rękę będę przechodził teraz wszelkie misje poboczne, jeśli będzie taka okazja, jeśli mogę z powrotem wrócić do Arkham City. Jeśli nie, to trudno, odpuszczę sobie. Jeśli tak, na pewno się zainteresuję, bo było tam kilka ciekawych wątków, jak na przykład ten koleś chyba z mieczem, czy z czym on tam stał, taki przypakowany ninja. Był chyba w takim momencie, w pewnym momencie taki koleś. Zdaje mi się, że jego misje mogą być ciekawe. Wiem, że jeśli rozwiąże się wszystkie zagadki Człowieka Zagadki, to będzie również można zmierzyć się z Człowiekiem Zagadką, co wydaje mi się czymś, wow, bardzo fajnym. Z drugiej strony tych znajdziek jest tak dużo i tyle bym czasu musiał w to wszystko wpakować, że zastanawiam się, czy na pewno warto. Być może skupię się bardziej na obejrzeniu filmiku na YouTubie, w którym ktoś pokazuje walkę z Człowiekiem Zagadką? Nie wiem. Szkoda by było ten motyw przegapić, a z drugiej strony szkoda marnować czas na odblokowywanie tego motywu. Powoli zaczyna mi się zdzierać gardło. Och.
Żałuję troszkę, że ta seria już się kończy, bo ta gra miała tyle do zaoferowania, miała w sobie tyle mocy. Trudno. Lecą już jakieś osoby z EMEA, nie wiem czym jest ta firma. No to już są chyba jakieś poboczne, małe firemki, które pomagały w tworzeniu tego produktu. Supply managerzy, sales international i tak dalej. Widzę, że nie wciągnęli w to tylko i wyłącznie Rocksteady, ale i wszystkie inne mniejsze firmy. No cóż, będziecie mieli dużo napisów do obejrzenia, ale liczę na to, że na koniec zaskoczy nas jeszcze jakaś wstawka filmowa, która wyjaśni, dlaczego autorzy postanowili zabić tyle postaci. Wstawka, w której to zostanie ożywiony Hugo Strange, w której to zostanie ożywiony Rush chyba się nazywał, nie wiem. Może się mylę. Który zostanie ożywiony Joker, w którym Hartley znowu uśmiechnie się na dźwięk śmiechu swojego przywódcy. No i znowu ktoś zasieje chaos, żeby Baciu mógł niszczyć zło, znaczy przeciwstawiać się złu, bo on zła nie niszczy, tylko je spowalnia. Nie wiem w ogóle, co ten Batman robi. O, fajnym też motywem było to, to jest taka drobnostka, która rzuciła mi się w oczy i wydaje mi się fajnym motywem. To, że strój Batmana w trakcie gry regularnie się niszczył, coraz bardziej się rozwalał i nasz Baciu wyglądał na coraz bardziej zmęczonego życiem, coraz bardziej zmordowanego. To było też całkiem fajne. No dobra, ja nie będę się miał, ja już nie mam nic więcej ciekawego do powiedzenia. Dam napisom przelecieć do końca. Powiem jeszcze jakieś słówko na koniec, a póki co po prostu poglądajmy kredyty, dajmy przedstawić się autorom tej genialnej gierki.
Dobrze, wygląda na to, że kredyty się kończą. Na koniec lecieli testerzy lokalizacji gry. Jeszcze kilka większych firm. Physics by Nvidia. Dużo szumu. Uuuu, nowa gra plus odblokowana. Zacznij od początku. W trybie fabułaby tym razem, mając do dyspozycji każdy gadżet i każdą modyfikację, które zebrałeś, będą ci one bardzo potrzebne, ponieważ przeciwnicy są silniejsi, a poziom trudności wyższy od samego początku. Uwaga, nowa gra plus to oddzielny tryb dostępny z głównego menu i nie ma wpływu na postęp zwykłej gry. O, świetnie, czyli to chyba oznacza, że będę mógł na spokojnie sobie grać dalej na tym save'ie. Każdy wybrany alternatywny strój od Batmana jest dostępny w fabule głównej i w trybie nowa gra plus. Wybierz alternatywny... Aha, po rozpoczęciu gry z głównego menu, spoko. Coś jeszcze? Nie. Tak, było coś jeszcze, ale co to było, to niespodzianka. Myślę, że postaram się pokazać wam ją w najbliższym czasie w jakimś odcinku specjalnym, bo nie jest to już oficjalny fragment fabuły wątku o Batmanie w Arkham City. Było to coś troszeczkę innego, nie będę wam zdradzał. Ale takim rzutem oka skończyliśmy grę na 32%. To nawet nie jest 1/3. Zwróćcie uwagę, że my skończyliśmy naprawdę bardzo mało tego Batmana, mimo że skończyliśmy wątek główny. Ta gra ma niesamowicie dużo kontentu, dlatego naprawdę polecam ją wszystkim, którzy chcą w coś pograć i nie wiedzą, na jaką grę się zdecydować. Batman na pewno jest dobrym wyborem. No nic, jeszcze raz. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tej serii. Była to jedna z najfajniejszych serii, jakie do tej pory mogłem prowadzić, jakie miałem okazję prowadzić. Mam szczerą nadzieję, że wyjdą kolejne części gier o Batmanie i właśnie będą prezentowały podobny, bardzo, bardzo wysoki poziom. Nowa seria ruszy już niedługo. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i cześć.